Witam serdecznie w kolejnym odcinku MLO. Ja nazywam się Adrian Gajda i dzisiaj, wyjątkowo nie w piątek, podsumujemy sobie wydarzenia 17. kolejki, którą rozegrano 1 maja. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego spotkania, jakim był mecz kolejki. A meczem kolejki numer 17 zostało starcie Lutni Piszczac z Gromem Konkolewnica na stadionie w Piszczacu. Po 16. kolejce przypominamy, że Grom zajmował pierwsze miejsce w tabeli. Lutnia natomiast okupowała odległą 10. pozycję. Mimo to musimy pamiętać, że kolejkę wcześniej gospodarze również na własnym boisku pokonali byłego lidera, czyli Huragan. Więc zajmowane miejsce w lidze wcale nie musi świadczyć o faworycie spotkania. Tyle słowem wstępu, przejdźmy do spotkania. Pierwsza połowa przebiegła w ferworze walki. Walki głównie w środku boiska. Ładuj! Tak jest! Nie! Zarówno jednej, jak i drugiej drużynie brakowało skuteczności. 43. minuta to zamieszanie w polu karnym Gromu i gol autorstwa Karpiszuka. Lutnia do szatni schodziła z jednobramkową przewagą. Druga połowa to kontynuacja przysłowiowego walenia głową w mur. Lutnia próbowała, Grom próbował, nic nie chciało wpaść. Przez praktycznie całą drugą część meczu jedyne, czego byliśmy świadkami, to kilku żółtych kartek. Aż nadszedł czas doliczony. Fenomenalnie od obrońców uwolnił się Adrian Hołownia, który bez najmniejszego problemu pokonał Damiana Kaczmarka, podwyższając końcowe zwycięstwo Lutni na 2-0. Posłuchajmy teraz, co do powiedzenia miał trener gospodarzy Henryk Grodecki. Każdy, kto był i na tym poprzednim, i na tym, to wie, że te zwycięstwa nie przyszły łatwo. Przeciwnicy prezentowali dobry poziom i trzeba było naprawdę się napracować, żeby takie sukcesy odnieść. Wiemy, że jeżeli zagramy bardzo ofensywnie, to niestety może okazać się, że wynik będzie przeciwny od zamierzonego, więc gramy ostrożnie z tyłu i próbujemy coś zbudować. W dwóch ostatnich meczach się to udało. Kilka słów powiedział nam także kapitan Lutni Damian Artymiuk. Organizacja gry w tyłach przede wszystkim została zmieniona i to w dużej mierze przyczyniło się do tego, że gramy na zero z tyłu. A wiadomo, jak gra się na zero z tyłu i jest ostrożnie, to zawsze coś tam do przodu może się udać strzelić. Mamy jakość z tyłu, z przodu i na ławce, co potwierdza Adrian, który wchodzi w drugim meczu z rzędu i strzela bramkę, także nic, tylko się cieszyć i jedziemy dalej. Posłuchajmy jeszcze Mateusza Muszyńskiego, kapitana Gromu Konkolewnica. Druga połowa, podnieśliśmy się trochę, próbowaliśmy coś tam składnie zgrać, żeby ta piłka wpadła do bramki, niestety na raz, że dzisiaj nie chciało nic wpaść, a drugie, no jakoś nie mogliśmy bardzo znaleźć tej recepty na Lutnie Piszczac dzisiaj. Kolejny mecz z udziałem Milanowa, w którym padło bardzo dużo bramek. Kolejkę wcześniej było to 7 goli, w tej aż 9. Tym razem Milanów mierzył się na wyjeździe z Kujawiakiem Stanin. Przed tym meczem Kujawiak 9, Milanów 12. Jednak różnica punktowa niewielka, bo tylko 3 oczka. Pierwsza połowa to było istne szaleństwo, zapoczątkowane w drugiej minucie trafieniem Grzegorza Romaniuka. Po 10 minutach Kujawiak doprowadził do wyrównania za sprawą trafienia Harmuszko. Po kolejnych 10 minutach Agrotex Milanów ponownie wyszedł na prowadzenie po golu Pawlaka. W 30 minucie Pawlina podwyższył prowadzenie swojego zespołu. Nie minęły 4 minuty i goście prowadzili już 1-4 po trafieniu Magiera. Bramkę do szatni, drugą dla Kujawiaka, zdobył Mateusz Sobiech. 6 bramek do przerwy robi wrażenie, jednak w drugiej części spotkania piłkarze nie zamierzali odpuszczać. Na 3-4 w 55 minucie strzelił Harmuszko, zdobywając tym samym dublet. W 76 minucie Dominik Adamiak doprowadził do upragnionego remisu. Jeśli jeden dublet w meczu to mało, to Krystian Pawlina w 83 minucie również zdobył to osiągnięcie, dając Agrotexowi końcowe zwycięstwo 4-5. Co to był za mecz? Do 6 w tabeli Tytana przyjechała 3. granica Terespol. W ubiegłej kolejce spotkań granica udowodniła, że potrafi dużo strzelać. Tytan Wisznice udowodnił natomiast, że potrafi dużo przyjąć. A jak było w tym meczu? Zaczęło się najlepiej jak mogło właśnie dla gospodarzy. Kamil Oniszczuk już w 6 minucie wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem Tytana. W początkowej fazie drugiej połowy Piotr Bołtowicz wziął sprawy w swoje ręce i na przestrzeni 3 minut zdobył 2 bramki. Po 11 minutach w 70 Mateusz Sawicki podwyższył prowadzenie granicy. Mecz zakończył się wynikiem 1-3.
Krążący między trzecim a czwartym miejscem w tabeli Bizon Jeleniec przyjechał do Okrzei bić się o 3 punkty z krążącą między przedostatnim a ostatnim miejscem w tabeli Olimpią. Faworyt mógł być tylko jeden, choć lepiej w to spotkanie weszli piłkarze gospodarzy. W 10 minucie prowadzenie Olimpii w pierwszej części meczu zapewnił Bartosz Mroczek. W drugiej połowie, a dokładnie w 69 minucie, Łukasz Olek doprowadził do remisu. Wydawać się mogło, że remis utrzyma się już do końcowego gwizdka. Innego zdania był Sebastian Grzywacz, który w 3 minucie doliczonego czasu gry zapewnił końcowe zwycięstwo Bizonowi. Huragan w tym meczu, czyli przeciwko Unii Żabików w Żabikowie, miał idealną okazję, aby wykorzystać porażkę Gromu i ponownie wskoczyć na fotel lidera. Sam mecz był niełatwy ani dla Huraganu, ani dla Żabikowa. Dopiero druga część spotkania przyniosła nam bramki. I w sumie nie musieliśmy na pierwszą z nich jakoś długo czekać, bo już zaraz po gwizdku rozpoczynającym drugą część zmagań Damian Drygiel strzelił na 1-0 dla Unii. Po około 10 minutach Łukasz Mirończuk wyrównał stan spotkania. W 64 minucie ten sam zawodnik, zdobywając dublet, zdobył dla Huraganu upragnione 3 punkty. Międzyrzecka drużyna po krótkiej absencji powraca na pozycję lidera. Druga Unia, czyli Unia Krzywda, która jest 11 w tabeli, swój mecz rozgrywała na boisku w Łazach z miejscowym ŁKS-em, który jest na 7 miejscu w tabeli. Co ciekawe, w tym spotkaniu byliśmy świadkami 2 czerwonych kartek. Ale po kolei. W pierwszej połowie jedyne, czego byliśmy świadkami, to gol do szatni autorstwa Grzegorza Filipa, zawodnika Unii Krzywda. Druga połowa rozpoczęła się żółtą kartką dla Radosława Cieślaka. Następnie dla Radosława Szóstka, potem znowu dla Radosława Cieślaka, czyli w konsekwencji czerwona, potem żółta dla Mateusza Wysokińskiego, potem gol na 0-2 Białacha, następnie żółta dla Eberta, potem znowu gol Białacha i na deser druga żółta dla Eberta, czyli czerwona. Końcowy wynik 0-3. Bad Boys w zastawie, napędzeni fenomenalnym zwycięstwem nad Tytanem Wisznice, swoją wartość musieli udowodnić w meczu z Sokołem Adamów, tym razem na wyjeździe. Pierwsza połowa to 0 goli, nawet 0 kartek. W drugiej, w 59 minucie na 0-1 strzelił Maciej Kachniarz. 11 minut potrzebował ten zawodnik, aby zdobyć swoją drugą bramkę. Bad Boys nie zwalnia i wygrywa już kolejny swój mecz. Utrzymanie staje się coraz bardziej realne. Spójrzmy teraz na wyniki wszystkich spotkań. W tej kolejce padło 26 bramek. Najwięcej oczywiście w spotkaniu Kujawiak-Stanin Agrotek z Milanów. Najmniej w starciu Lutni z Gromem i Sokoła z Zastawiem. Huragan wraca na miejsce lidera. Grom drugi, Granica trzecia. U dołu Olimpia ostatnia. Zastawie powoli zaczyna zmierzać w kierunku dającym utrzymanie. W klasyfikacji strzelców na czele bez zmian. Prowadzi Samociuk, drugi Botwina, do Chudowolskiego i Wałachowskiego dołącza Piotr Bołtowicz. W zestawieniu bramkarzy awans 3 zawodników. Kamil Szewczak, Michał Korzeniewski i Dariusz Dadasiewicz. Wciąż niezagrożony na pierwszym miejscu Damian Kaczmarek. Meczem 18 kolejki wybraliśmy spotkanie Unii Żabików z Gromem Konkolewnica, czyli derby powiatu radzyńskiego. Mecze w jej ramach odbyły się 5 maja, a szczegółowe podsumowanie w najbliższy piątek. I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę, zapraszam na naszego Facebooka i do zobaczenia wkrótce.